Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwu gościem jest pan Stanisław Ciosek, były ambasador w Rosji, uczestnik rozmów w Magdalence, obrad Okrągłego Stołu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. 4 czerwca 1989 roku to dla pana ważna data, przełomowa data, czas sukcesu czy porażki? Fundamentalna, sukcesu gigantycznego, wie pan. Ja nie tylko byłem uczestnikiem, ale takim aktywnym konstruktorem tego całego porozumienia. Okrągły stół, te wszystkie Magdalenki. Oprócz Magdalenki, czego jeszcze chyba opinia publiczna nie wie, myśmy przygotowali w jeszcze węższym gronie same Magdalenki. Magdalenki przygotowały Okrągły stół, ale Magdalenka to też był tłum ludzi. Trzeba było wcześniej jakoś zaprojektować to wszystko. Tak się dzisiaj też dzieje wszędzie w świecie. No to był premier Mazowiecki, późniejszy biskup, a wtedy ksiądz Orszulik i ja. We trójkęśmy takie, no bardzo często spotykaliśmy się, co zresztą ksiądz biskup Orszulik opisuje w takich swoich wspomnieniach wydanych kilka lat temu, ale ta Magdalenka tak się utrwaliła, tak, w opinii, jako zdrady, jakiejś fraternizacji. O fraternizacji, picia wódki, są picia zdjęcia, wódki, na których tak znosicie toasty, no to piekielny pomysł Kiszczaka. No, nie pański? Ja miałem, to skąd? Ja miałem problem. Dowieliśmy wódkę, lepiej się będzie rozmawiało, łatwiej. Odwrotnie. Języki się rozwiążą. Zupełnie odwrotnie. Zbratamy się. Absolutnie odwrotnie. Ta wódka powodowała agresję, ponieważ myśmy siadali do rozmów z innymi koncepcjami. Mieliśmy rozbieżne cele przecież i byliśmy nasrożeni. I ten alkohol zamiast łagodzić obyczaje, odwrotnie. Ale zdjęcia pokazują, że tam przyjemne rozmowy, w dobrym nastroju. Zdjęcia, no koledzy no dobrze, solidarności to były zdjęcia. To były zdjęcia, wie pan. Ja mam nadzieję, że Kiszczak siedział gdzieś oprócz tego w jakimś żyrandolu, czy gdzieś tam za jakimś obrazem, że gdzieś nagrania może jakieś będą tego wszystkiego. Dopiero by to było, o czym myśmy mówili, myśmy się spierali. No kulturalnie, z uśmiechem na ustach często, ale... Kto wpadł na pomysł, żeby to wszystko filmować, żeby robić zdjęcia? Myślę, że w trakcie Kiszczak, tego picia wódki. Ale po to, żeby mieć kwity na opozycję w razie czego? Nie, nie pytałem go, to nie żyje, nie wypada tak o nim źle mówić. Ale no pewnie tak. No. Te zdjęcia, te fotografowie byli w pobliżu? Wy to wszystko widzieliście, czy to one były ukradkiem robione? Nie, oni łazili tam cały czas. Czyli kręcili. Wszyscy wiedzieli, że te zdjęcia są robione i to jest dokumentacja. To było, to rozmowy były toczone w ośrodku wywiadu polskiego, takim tajnym, dzisiaj nie jest tajny i wtedy też już nie był tajny. Więc każdy mógł podejrzewać, że gdzieś tam są zainstalowane techniczne urządzenia, które to rejestrują. Więc mieliśmy tego świadomość. Ale to był zły, no piekła rodem pomysł, to filmowanie utrwaliło się w opinii publicznej i na to nie ma rady. No. Jarosław Kaczyński dzisiaj powiedział w Radiu Wnet, że tylko 3 osoby w Magdalence nie fraternizowały się z komunistami. To ciekawe. Był Lech Kaczyński, świętej pamięci były prezydent, brat Jarosława Kaczyńskiego, Władysław Frasyniuk i Tadeusz Mazowiecki. No Boże drogi, no to takie są, wie pan, śmieszne historie. Dlaczego śmieszne? No historie? Śmieszne, ponieważ tam się wszyscy ze sobą fraternizowali. No, rozmawialiśmy ze sobą. To na czym to miałaby ten brak fraternizacji polegać? Na niepiciu wódki. Siedzi, no gdzie tam? Że Lech Kaczyński nie pił wódki z komunistami. Ja też nie piłem, bo nie pijam wódki w ogóle. Więc to, a Lech Kaczyński pił wódkę wtedy? Nie mam pojęcia, ale to nie było istotne. Wie pan, jeszcze pan, jak mnie pan zapyta o to, jakie były zakąski, czym zakąszał, czy kiszonego ogórka nie wziął, to ja, wie pan, no, zamilknę, bo to no... A prawdą jest to, że co mówił Jarosław Kaczyński, że te 3 osoby nie fraternizowały się? Mazowiecki, nie mam pojęcia. To było nieistotne. To była, przepraszam za użycie tego słowa, ale użyję go, duperele, no. To było absolutnie nieistotne. Ja to wymazuję. Pan wspomina tę datę bardzo dobrze, 4 czerwca, bo to było jednak dogadanie się, porozumienie z Solidarnością. Tak, oczywiście to wcześniej było zawarte porozumienie przy Okrągłym Stole. To trzeba czytać 4 czerwca razem, jednym tchem wymawiać z datą Okrągłego Stołu, początkiem, końcem.
I całym, to był cały skomplikowany przebieg negocjacji. To był przecież zmiana systemu następowała. Niezwykle, no, mieliśmy świadomość, że to jest niezwykle odpowiedzialne. I próbowaliśmy. Pan, cel, tam mówią w tej chwili, że myśmy mieli zamiar oszukać opozycję. U nas też były takie podejrzenia, że ta chytra opozycja nas gdzieś tam, prawda, też wyprowadzi na manowce w pole. Rzecz polegała na tym, że trzeba było stworzyć rodzaj wielkiej koalicji. To może naiwne to było wtedy, ale to chodziło o koalicję, więc jakby posunięcie się na ławie tej rządowej czy tam władzy i ponoszenie wspólnej odpowiedzialności za los Polski, bo los Polski był stawką w grze, wie pan. I to nas wszystkich bardzo tak intelektualnie, moralnie, politycznie dyscyplinowało, bo chodziło o wielką sprawę. No. A gdyby nie to, gdyby nie doszło do tego porozumienia, rozmów w Magdalence, okrągłego stołu... System mógłby trwać. Po prostu by trwał. On by w końcu przepadł. A nie w końcu upadł, nie w końcu... Przepadł, mówię, przepadłby. Ponieważ był niewydajny. I motorem naszej działalności było to, że widzieliśmy my z bliska, od wewnątrz, że to się już dalej nie da. Że inne kraje, myśmy taką w trójkę pisaliśmy z Urbanem, z generałem Pożogą, takie raporty, dostarczył nam wywiad nasz polski, świetnych dokumentów zresztą, które pokazywały, że świat się rozwija, my się cofamy. To nas bardzo mobilizowało do poszukiwania jakiegoś rozwiązania. U nas już nie było. To był pusty już intelektualnie, rzeczowo system, on już nie działał. Był to, przepraszam, może opozycja w takim razie okazała się, za przeproszeniem, frajerami, bo mogli poczekać, aż ten system upadnie. No dobrze, za cenę krwi, bo to by się na ulicy odbyło przecież, no, w gigantycznym konflikcie społecznym, który widzieliśmy oczami wyobraźni, co to może znaczyć. Więc gdyby nie 4 czerwca, to doszłoby do rozlewu krwi? Ale oczywiście, że tak. No, to by się w końcu kryterium ulicznym skończyło, no bo ten strajki generalne, użycie wojska, wie pan, jakaś interwencja prawdopodobnie nawet na prośbę i świata, nie tylko Moskwy. No czarny scenariusz, niech pan sobie go narysuje. Każdy z nas może sobie go narysować. Tiananmen, przykładem, no, czołgami by się to rozjechało pewnie, no, i wszyscy to wiedzieli. Mm-hmm. Także, a ponadto, co nas jeszcze mobilizowało, wie pan, no, był Gorbaczow, no, dzięki Bogu, że był. I trzeba tutaj też ukłon w tamtą stronę. To nie tak, że myśmy tylko to, myśmy wykorzystali tę sprzyjającą okazję po raz pierwszy w historii, że Wschód był w bardzo złej kondycji i mieliśmy ogromną swobodę ruchu, bo oni byli zajęci swoimi gigantycznymi problemami, które zresztą widziałem, gdy potem byłem tam ambasadorem, i sami to robiliśmy, ale mieliśmy zawsze w tyle głowy, ja myślę, że druga strona również, nie tylko, że myślę, ale mam pewność, pisali w różnych tam wspomnieniach, mówią do tej pory o tym, wtedy rozmawialiśmy, że może być interwencja ze wschodu, że jakiś zimny wiatr może powiać. Był wtedy Gorbaczow. Myśmy się nie jego bali. Baliśmy się tego, że on przepadnie. Mhm. Że puczny Janajewa późniejszy, który był farsą, ale gdyby był kilka lat wcześniej, w 100% jestem pewien, żeby był skuteczny. Wtedy, wie pan, los, no, przede wszystkim nas, strony rządzącej, zdrajcy, byłby przesądzony, nie rozmawialibyśmy dzisiaj, ale tego się obawialiśmy bardzo, więc to wszystko było w tyle, to nas jednoczyło. Liczyliście, przepraszam, że zostanie Kiszczak jednak premierem? No chyba tak, skoro generał go desygnował, ale to było nierealne. No, ja nawet tam miałem taką propozycję od Kiszczaka, że będę nawet wicepremierem u niego, jak
bo mnie z biura politycznego wyleciałem no, karnie za rezultaty okrągłego stołu i wybory, bo to jest naturalną rzeczą w takich rozliczeniach się tych odpowiedzialnych za to no, piętnuje. No ale miałem być tam, nie wierzyłem przez moment. Żona moja świadkiem, jak jej mówiłem, jest przymrużeniem oka, jak ją poinformowałem o tej propozycji. Jarosław Kaczyński mówił, że to on prowadził rozmowy, żeby to z bratem, żeby to Tadeusz Mazowiecki został premierem. No, to już, wie pan, to już nie ma znaczenia, to są już intrygi. No dla historii to ma znaczenie. Tak, no to niech oni piszą. Pytanie, czy rzeczywiście tak było, czy to jest pisanie historii od nowa? Niech on pisze swoje pamiętniki. Jedno jest pewne, że jedynym jakimś sensownym kandydatem, który był po drugiej stronie, na który prezydent, czyli generał Jaruzelski się mógł zgodzić, to był Mazowiecki. No. Oj, to było naturalne, że on był, czy byli jacyś tam, czy to on rozgrywał, wątpię, ale jednak tam dużą rolę odgrywał Lech Wałęsa, proszę mi wierzyć. Wokół niego się to wszystko koncentrowało, jak sam to obserwowałem, wszyscy się wokół niego kręcili i zabiegali o łaski. Lech Kaczyński również? Również, oczywiście, że tak. Oni byli zdyscyplinowani bardzo. Ostatnie słowo należało do Wałęsy. No ma ten charakter, sam pan widzi po dzień dzisiejszy. Taki. Ale wtedy Lech Wałęsa ramię z ramię z Lechem Kaczyńskim w Magdalence? Większe wpływy w moim przekonaniu takie intelektualne to miał tam Geremek, właśnie Mazowiecki. No, radził się Wałęsa prawdopodobnie tych ludzi, ale oni chodzili na jakieś tam, to już nie wiem, czy Kiszczak to podsłuchiwał, czy nie, gdzieś tam do lasu i się naradzali. I raczej w tym gronie bym doszukiwał się, ale niech to udowodni, niech napisze. A Lech Kaczyński na ile ważną osobą był w Magdalence i przy obradach Okrągłego Stołu? Nie był ważną osobą, ale był aktywnym uczestnikiem i z tej pamięci mojej, to on był jednym z tych takich wyważonych. Nie zgłaszał awanturniczych propozycji jakichś. No zresztą potem to się potwierdziło w jego charakterze jako prezydenta. On jednak był taki raczej łagodzący, a nie doprowadzający do konfliktu. I taki też był przy w tej Magdalence, przy różnych rozmowach. Ja nie miałem za partnera. Moimi partnerami po stronie Solidarności oprócz Wałęsy to był Mazowiecki, Geremek, Wielowiejski, Andrzej, go bardzo mile wspominam, konstruktywny, oczywiście pilnujący swoich racji, ale szukający porozumienia. Kto tam jeszcze? No to ci właściwie. Liczyliście na to, że generał Jaruzelski będzie pełną kadencję prezydentem? Wie pan, nie rozważaliśmy tego, ale chyba tak. Wie pan, no i co, poczuliście się oszukani przez stronę solidarnościową później? Nie. To jest historia, a nie słowo oszukanie nie pasuje do historii, wie pan. Sam byłem pomysłodawcą tej konstrukcji. Rozmawiał pan z człowiekiem, który to, ja to publicznie we wszystkich telewizjach, wszystkich dwóch, naraz pokazywałem, rysowałem to, przekonywałem do tej konstrukcji, to przewrotny, złośliwy Jerzy Urban nazywał to jajami cioska, ale to w dobrym tego znaczeniu. Ja byłem tym takim pomysłodawcą, miałem polecenie od generała porozumieć się. I w ramach tej strategicznej decyzji poszukiwałem sposobów. Ja oddaję hołd i cześć generałowi za to porozumienie. To nie jest tak, że myśmy byli zdyscyplinowaną strukturą. Gdyby była inna decyzja, inne byłyby losy Polski prawdopodobnie. Ale generał chciał się porozumieć. Generał Jaruzelski. Ja miałem taką dyrektywę strategiczną i w ramach tej dyrektywy, tego kierunku generalnego, fundamentalnego poszukiwałem rozwiązań i znalazłem takie właśnie te 60-40, potem 65-35, bo mi głowę zmyli, że to niekorzystne, więc... No dla pana się później okazało niekorzystne, bo pan się tak, nie dostał z wyborów 4 czerwca. Nie, no to wie pan, ja
Wie pan, no uczciwie, gdybym wierzył przez moment, że wygramy te wybory i że ja będę w Sejmie z tej listy krajowej, to nigdy bym nie proponował takiej konstrukcji. A 60. Nie wierzyliście, że wygracie te wybory? Wierzyliście. Gdyby pan mógł użyć liczby pojedynczej. Nie wierzył pan? Tak. Pan nie wierzył? Nie wierzyłem. Nigdy bym, właśnie chcę pan na to odpowiedzieć i pokazać dowód. Gdybym wierzył, że wygramy, przez moment, ja bym absolutnie nie wymyślał żadnych sztucznych konstrukcji 65-35, 65 z góry dane nam, bez wyborów w istocie było rozstrzygnięcie. To bym zaproponował normalne wybory. Startujmy, proszę bardzo. Wie pan, ja się demokracji nie bałem i drugiej strony. Ja jestem chowu Zrzeszenia Studentów Polskich. Myśmy mieli demokrację w sobie tam, żeby się być wybranym. Pięcioprzymiotnikowe wybory. Trzeba było przekonywać, argumentować, żeby być wybranym i karierę robić. Oj, dla mnie to było normalne. Ja się czułem jak ryba w wodzie w tych negocjacjach i w tym nowym systemie, ale pan pyta się, czy się bałem. Nie, ja szedłem z tym, trochę mnie dziwił sekretarz ówczesny KC, szef sztabu Czarzasty, ale dobrze to chyba tak, bo no, on budził takie przekonanie i pewność, że wygramy. To jest niezwykle istotne. Do tej pory psychologowie to społecznie stosują, doradcy różni, te, którzy są wybierani. Musisz wierzyć. I ja też na różnych tam zebraniach, konwektyklach partyjnych. Mówił pan i zagrzewał. Zagrzewałem do boju, oczywiście. Pan, ja bym chciał, robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby poderwać. Się wcale nie podrywało to do boju. To już było wypalone. Generał Jaruzelski miał parasol ochronny Stanów Zjednoczonych? Miał. Oczywiście to nie był ochronny. Strategiczną myślą Stanów Zjednoczonych było, żeby dokonać tutaj takich przemian, które by nie doprowadziły do jakiegoś gigantycznego konfliktu, gdzie jedna ze stron, znaczy obydwie, uzbrojone w broń, która ludzkość potrafi zniszczyć. To była to gra, wie pan, o wielką świeczkę. Więc robili wszystko, żeby to przebiegało spokojnie i żeby Moskwa nie ruszyła, no właśnie, żeby się Gorbaczow utrzymał. Bush, George Bush postanowił na generała Jaruzelskiego. Przyjeżdżał tutaj Bush specjalnie po to w ten rejon, żeby jakoś to łagodnie przebiegało i przebiegło łagodnie. Amerykanie sobie mogą pogratulować, a ja im do tych gratulacji bym się dołączył. Chociaż pierwsze gratulacje, wie pan, to myśmy powinni mieć, bo myśmy udowodnili w tej części świata tymi aksamitnymi w sumie przemianami przecież. To jest nasza przepustka do Europy, do cywilizacji. Byłem dumny z tego, że tam się udało w ten sposób. Później było różnie, jeżeli chodzi o przemiany, ocenę przemian, rozliczenie komunistów. Doszło również do palenia akt. Tak, no to siłą rzeczy, to wszędzie to robiono. No, palono akta. Mogliście sobie pozwolić na wiele, takie było porozumienie? To skąd? Jakie porozumienie? Bzdury to skąd? Znowu sam pan pisze w swojej książce, że Jarosław Kaczyński ma rację, mówiąc, że jest układ. No jest, oczywiście, ale to jest zupełnie inny układ, mówię w tej książce. Ja spotykałem się z najprzeróżniejszymi układami. On nie miał racji w jednym, że jest jeden potężny układ, jeden czerwony pająk i drugi czarny pająk, czy biały. Ale to się składa nasze życie z układów najprzeróżniejszych. Jedne są korzystne w formie samorządności, a drugie są mafijne, najprzeróżniejsze, sposób organizowania się, zbiorowości różnych koterii, klik najprzeróżniejszych. Jeśli do tego dołoży pan pieniądze i brudne interesy, to rzeczywiście są to podłe układy, ich jest w życiu bardzo wiele. Jak pan dzisiaj patrzy na Polskę i na wczorajszą rocznicę 4 czerwca? Nie, to z dumą, absolutnie z dumą, refleksy. Wie pan. Ale podoba się panu też, jak świętujemy tego 4 czerwca, bo to jest święto podziału. Nie. Absolutnie nie. Jaki podział pan na myśli? Ten współczesny, tak? Tak. Czy on dzisiejszy? No ten, współczesny. Który rozgorzał. No nie, to fatalne, to źle, no to wstydzę się często, muszę panu powiedzieć.
a ja już nie jestem czynnym politykiem, patrzę na to wszystko tak z wysokiego brzegu rzeki i widzę tam pełno pirani najprzeróżniejszych, wie pan, tej rzece, które kąsają, nawet palce nie wsadzę, bo gryzą, no. No, podłe, to czas, pora kończyć ten spór, to jest, przegrywamy na tym wszystkim. Ale wczoraj premier Morawiecki w Senacie również podziękował stronie rządzącej wtedy, przed 89 rokiem, za to, że doprowadziła do tego porozumienia. No, to pierwszy raz to słyszę i bym tutaj wstał i się ukłonił premierowi Morawieckiemu. To znaczy tkwienie korzeniami w przeszłości. Antoniemu Macierewiczowi również się Morawiecki z Mazowieckim. Warto to było robić i dobrze słyszeć takie ciepłe słowa, bo z kolei prezydent nas nawyzywał wczoraj w Senacie przecież, no, nas nazwał wysłannikami, czy pełnomocnikami, czy przedstawicielami Moskwy, proszę pana. A propos Moskwy. Panie prezydencie, no pan kłamie, no, na miłość boską, pan obraża mnie i tysiące, miliony ludzi wręcz, no, którzy wtedy byli w partii, przedstawiciele Moskwy. No. Jak tak można powiedzieć? No dzięki panu premierowi strona rządząca, cześć. A nie byliście przedstawicielami Moskwy w tamtym czasie? Bzdura. Ja chciałem. Wie pan, ponieważ wiedziałem, co robię, że to jest gigantyczna sprawa, wiedziałem o tym, że może być różnie ze wschodu, to przez zwyczajną lojalność jakąś i zabezpieczenie też naszych tutaj tego, co robiliśmy, eksperymentów, starałem się mówić to Rosjanom, to się mówiło radzieckim. Tak. Oni słuchali tego, wie pan, z takimi niewidzącymi oczami, wie pan. Ponieważ oni mieli swoje gigantyczne kłopoty. Ja na to patrzę z perspektywy późniejszej. Tam było, to się trzęsło im w posadach, to wszystko. Nie mieli czasu na Polskę. Muszę zapytać pana o jeszcze jedną kwestię, bo musimy kończyć. Pan jako były ambasador w Rosji, wcześniej w ZSRR, jak patrzy na to, co się dzieje z polskim wrakiem smoleńskim i czy jest możliwe, żeby Polska go odzyskała i czarne skrzynki, czy to jest stracona kwestia? Ten wrak nic nie da, w moim przekonaniu. Nasza własność. Jest to relikwie. Znowu budujemy sobie bożka, w którego wierzymy, złoty cielec. Pan, no, wyobrażam, jak ten wrak wróci, jak będziemy go czcić, proszę pana. Zrobiliśmy to z tego, no, i dajemy sami Rosjanom do ręki taki patyczek do drażnienia nas, wie pan, ponosie nam. Wystarczy coś tam o tym wraku powiedzieć, już Polska się trzęsie. Wie pan. Dobrze, ale pytanie, oddadzą? Jaka jest szansa na to, żeby znaleźć porozumienie? Oddadzą w końcu, tylko oni powiadają, najpierw wy skończcie swoje śledztwo, zobaczymy, co tam, prawda, do czego dojdziecie. I oni trzymają świadomie w celu drażnienia nas, wie pan. To jest instrument do drażnienia Polaków. Jak łatwo nas drażnić, no. Gdybyśmy nie zrobili z tego takiego nabożnego jakiegoś, nie włożyli do tabernakulum tego wraku, wie pan, no, mówię to jako stary ministrant, tych słów używam. Otóż to inaczej by to pewnie było, ale widzą, że to boli, no to proszę bardzo. Rozgrywa Rosja Polska? Ale oczywiście w tej sprawie skutecznie. Tak. No. Bardzo, jak pan widzi, no. Te nasze hece całe z tym wrakiem, z tym wszystkim. No bardzo skutecznie. No. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Stanisław Ciosek, były ambasador w Rosji. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.